Podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie dwukrotnie nasi sztangiści stanęli na podium. Złoty medal zdobył Adrian Zieliński, a brąz wywalczył Bartosz Bąk. Po tym sukcesie dyscyplina znowu staje się popularna. O tym, że w Nidzicy funkcjonuje sekcja ciężarów, wiedzą już chyba wszyscy za sprawą znakomitych osiągnięć nidzickich sztangistów. Młodzi ludzie dzięki spędzeniu wielu godzin na sali treningowej z różnych zawodów wracają z medalami na szyi. Swoje umiejętności mogą zaprezentować również mieszkańcom Nidzicy podczas Grand Prix, które odbywa się raz w roku. Kiedyś były to małe zawody, z biegiem lat ich ranga jednak wzrosła. Staramy się te sporty siłowe, szczególnie właśnie podnoszenie ciężarów, propagować tu w Nidzicy. Jest taka grupa osób, która pomaga mi. Są to też ludzie zarażeni właśnie tego sportu. I tak pomału rozwijamy ten sport i te zawody to są takie zwieńczeniem naszej corocznej pracy. Organizujemy je raz w roku. Chcemy pokazać dla miasta, chcemy dla społeczeństwa. Zapraszamy wszystkich mieszkańców. Pokazujemy się, że taki sport jak ciężary też można uprawiać w Nidzicy. 29 września odbyło się czwarte Grand Prix Nidzicy młodzieży do lat 16 w podnoszeniu ciężarów o Puchar Burmistrza. 36 zawodników z Polski i Czech o medale rywalizowało w 7 kategoriach. W zawodach nie zabrakło reprezentantów Towarzystwa Sportowego Nida. 13-letnia Weronika Zielińska z Nidzicy ciężary trenuje od 2 lat. Pasją do tego sportu zaraził ją jej tata. Nidziczanka okazała się bezkonkurencyjna w swojej kategorii wagowej, a wygrana przed własną publicznością smakuje podwójnie. Najlepsze uczucie, no bo to jest twoja publiczność, wszystkich, których znasz, twoje miasto i to wygląda najlepiej. To dużo osób dziwi, że dziewczyna podnosi ciężary, ale to jest sport jak każdy. No i to jest normalne, że ja podnoszę ciężary, akurat w tym sporcie się sprawdziłam. Zmagania ciężarowców w Nidzicy cieszą się dużą popularnością, dlatego organizatorzy nie zapomnieli o atrakcjach dla kibiców. W tym roku wśród licznych nagród znalazły się również 2 koszulki z podpisem mistrza olimpijskiego z Londynu, Adriana Zielińskiego. Dodatkowo w Nidzicy pojawił się dwukrotny wicemistrz olimpijski z Sydney i Pekinu, Szymon Kołecki. Organizacja takich zawodów nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie finansowe ze strony sponsorów i urzędu gminy. Czwarta edycja turnieju w podnoszeniu ciężarów, którą dofinansowujemy z budżetu gminy. Zarówno burmistrz, jak i członkowie Rady Miejskiej bardzo chętnie wspierają tego rodzaju inicjatywy. Widać to po tym, że wzrasta popularność tych zawodów. Każda dyscyplina sportu, która angażuje naszą młodzież, jest jak najbardziej, że tak powiem, uznana przez radnych i przez burmistrza. Powody do radości zgromadzonym kibicom po raz kolejny w swojej karierze dał nidziczanin Krystian Augustyniak, który zwyciężył w swojej kategorii wagowej. Podczas czwartego Grand Prix Nidzicy podniósł ciężar ważący 150 kg. Zawodnicy przyjechali również z Czech, także jest naprawdę konkurencja wysoka i no, wydaje mi się, że każdy ma jakąś tam okazję, żeby zdobyć jakieś cenne doświadczenie. Jesteśmy u siebie, tak, startujemy jako gospodarze, jest dużo osób, które znamy, które na nas liczą i no i wiadomo, że każdy chciałby się z jak najlepszej strony pokazać w tym wypadku. Podnoszenie ciężarów nie należy do łatwych dyscyplin. Sportowcy, aby osiągać sukcesy w tej dziedzinie, muszą wiele godzin spędzać na treningach, które są niezwykle monotonne i wyczerpujące. W ciężarach nie liczy się tylko siła danego sportowca. Nie chodzi o samą siłę. Właśnie tu trzeba to rozgraniczyć. Technika. Szczególnie technika podrzutu i rwania wymaga dużo pracy zawodnika na treningu. Siła nawet nieraz przeszkadza. To nie jest tak, że człowiek silny to dużo tutaj dźwignie. To wręcz przeciwnie. Musi znać zasady i technikę. Tego się uczy na treningach i to jest żmudna, naprawdę ciężka praca. Nie każdy chłopak czy dziewczyna wytrzymuje taki trening nawet na początku. Dużo się zniechęca, ale ci, co zostają, to już zostają przy tej sztandze i na ogół staje się ich pasją. Dzień później sztangiści rywalizowali o drużynowy Puchar Starosty Nidzickiego. Trofeum wywalczyli ciężarowcy z Mazowic Ciechanów. Nidziczanie zajęli 3 miejsce. O dalszych poczynaniach nidzickich sztangistów będziemy Państwa informować na bieżąco. Patrząc na wyniki, jakie osiągają zawodnicy Towarzystwa Sportowego Nida, być może już wkrótce o nidzickich sportowcach zrobi się głośno.